Ford Galaxy, wymiana amortyzatorów i sprężyn. W sumie to już po wymianie, ale powiem Wam, jakie niespodzianki można trafić. Pierwsza niespodzianka to tutaj. Teraz mam zabezpieczone, nawaliłem tam tawotu, żeby kurde mi to nie zardzewiało. Tam praktycznie bardzo często leci woda, przez co te kielichy, te śruby są tak zardzewiałe, że jak Wam się obrobi imbus, tutaj był imbus 7 i klucz 21, jak się obrobi imbus, to w tym momencie masz przejebane. Ciężko to odkręcić, naprawdę ciężko. Z tej strony poszło bez problemu, natomiast z drugiej strony miałem już pewien problem, bo tam, tak jak widać, tutaj dojście jest dużo gorsze. Musiałem wymontować to całe, ten cały plastik, zbiorniczek wyrównawczy wyciągnąć i tutaj ciąłem kątówką tą kładkę, ten dekielek. Musiałem uciąć to kątówką, bo imbus się obrobił i było po robocie. Tak odciąłem ten dekielek. Trzeba uważać, bo on się zaczyna obkręcać. Także najlepiej sobie go czymś przytrzymać, tam kątówkę wsadzić i odcinać go. Można też jakoś, próbowałem tą ten szpień amortyzatora zablokować, ale i tak się obracało. Można byłoby to jeszcze przyspawać może, albo coś. Ale kurde, tutaj takie dojście jest słabe. A kątówka akurat tutaj się wślizgnęła. To po prostu położyłem kątówkę i tak ścinałem ten dekielek. Jak ściąłem dekielek, to amortyzator wtedy wyskoczył. Bez dobrego imbusa tutaj nawet nie ma co podchodzić. Teraz w tych nowych amortyzatorach jest imbus 6. Tamtych była 7. Podejrzewam, że tamte amortyzatory to były jeszcze oryginalne z początku, kurde, produkcji tego samochodu. Czy tyle wytrzymały? Czemu nie? Jeśli samochód jeździł w trasach, to te 320 tysięcy dla amortyzatorów to nie było taki wielki problem. Także ogólnie w SGA tutaj to jest problem. Tu powinien być jakiś dekielek na to. Albo można sobie poradzić. Tak. Tu też widziałem, że tak ludzie robią, a pierdzielić smaru i woda już tam nie będzie stała. Kolejna niespodzianka, jaka może Was czekać. Końcówka stabilizatora. Jak nie pójdzie odkręcić, no to trzeba stabilizator wtedy, znaczy tą końcówkę wymienić. U mnie dało się, ciężko, ale się dało. Tutaj to był najgorszy moment. Śruba w zwrotnicy, ona jest wkręcana. Tutaj jest śruba z drugiej strony, nie ma nakrętki, ona jest po prostu wkręcona tam w drugą część. Ona była tak zapieczona, że po prostu i z jednej i z drugiej strony pękła. Próbowaliśmy tam spawać to, żeby coś dospawać, jakąś nakrętkę, jakiegoś pręta, cokolwiek, nic. Nie było szans. Dopiero wiercenie pomogło, a to też długo zajęło, chyba z 20 wierteł poszło. No i tak to było, to był najgorszy element. Teraz mam to po prostu przewiercone na wylot i mam daną nakrętkę z drugiej strony. No i trzeba było tak zrobić, no chyba że kupić wtedy drugą zwrotnicę. Kolejny problem. Te śruby nie chciały się odkręcić, bo trzeba było to odkręcić, żeby to wyciągnąć. Odkręcaliśmy tą śrubę i wybijaliśmy stworzeń pachacza. Było ciężko, ale się udało. Jakby się nie udało, no to co? To trzeba go wybić na chama. Te śruby, wtedy coś tu przyspawać, odkręcić. Chociaż tych nie trzeba odkręcać, jeżeli tą się da odkręcić. No chyba że chcecie wymienić też od razu stworznię. Także nie ma problemu, można to psuć. Ja miałem do wymiany amortyzatory, wymieniłem od razu sprężyny, poduszki amortyzatora, łożyska i te podkładki na górę to są. Bo tą jedną musiałem przeciąć. I tak samo z tej strony. Ta sama niespodzianka była. No i to w sumie tyle niespodzianek. Wiadomo, mogą się trafić jeszcze jakieś inne. Ale to są te, na które ja na przykład trafiłem. Już nie miałem energii nagrywać filmu, jak kurde walczyliśmy z tym samochodem praktycznie cały dzień. 8 godzin to było mało, żeby ogarnąć dwie strony tych amortyzatorów. Gdybym miał może jeszcze lepsze wiertła, chociaż nie były jakieś najgorsze, ale jednak te śruby
dosyć twarde. No jeszcze jakby była lepsza wiertarka, to też by to było inaczej. No ale dobra, najważniejsze, że ogarnięte. No i tyle tego filmu. To tak jakby się ktoś chciał za to zabierać, to niech się zaopatrzy. Dobry sprzęt i dużo cierpliwości. Bo jeżeli nikt ich nie ruszał, to będzie przejebane. Dobra, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!